twojej dłoni znowu skręt. Pif, paf, a to policji czuję skręt. Pif, paf, a twojej dłoni znowu skręt. Pif, paf. Witam was, jestem Filemon, a to jest 24 odcinek serii Zagrajmy w Nostale. Okej, wbiłem już ten upragniony 39 level. Ups. I no i mamy tak. Można sobie zadania od dowódcy straży rejonu. No. Bierzemy sobie od niego zadanie. 39. Okej. Rozkaz, panie. No dobra, no tak jak myślałem, idziemy teraz do CP 39. O, brakuje mi jeszcze 4% i będę miał 3 prawie. 3 i 9. I będę miał następny atak. Z tego co tam pamiętam. To było trzęsienie ziemi. Dosyć fajny, obszarowy. Teraz będę miał chyba tylko jeszcze dwa obszarowe i będzie good. Tam jest 39 CP, dobra, idziemy tam. Nie, nie, będziemy się ich pozbywali. Od razu wchodzimy do CP. Chociaż zanim pójdziemy do CP, ja ścignę się do Nozweil i kupię parę rzeczy. Okej, okay, jestem już w Nozweil. I kupimy sobie dzisiaj farbę do włosów. Tak, tak mi się znudziło ten mój kolor, taki zielony ciągle. Kupimy sobie tą farbę, zobaczymy jak wyglądam w niej. Nie najgorzej. Pasuje z różdżką, pasuje z tym. Zostawię sobie tak. No, zauważyliście właśnie, że nie mam już tego beretu, co tam miałem, tego z czubkiem. Tak, sprzedałem go, ponieważ nie pasowało do maga. O, no. Dla magów mag nie ma krytyka. O czym kompletnie zapomniałem. Kupując to i naprawdę strzeliłem taką wielką gafę. Tak, mag nie ma krytyka, czyli nie ma czegoś takiego jak wojownik czy łucznik, że co jakiś czas wali na przykład po dwa razy więcej. Mag jest silniejszy od maga czy od łucznika czy wojownika. I ma silniejsze ataki. I nie ma jak się nazywa co milion. Raz na milion trafia się, żeby nie trafił mag. Mag ma bardzo dobry ten... Celność ma bardzo dobry. No dobra. Co tu jeszcze muszę... No, już mi się trochę zjechało z kasy. Co tu jeszcze? Kupiliśmy sobie to, a jeszcze jedną partę sobie kupię. Żeby ten... 99. Co tu sobie jeszcze kupić? Usiuś. A, kupię sobie to jeszcze. 99. Nie stać mnie, no tak. Bieda jest. 22 przynajmniej. No, może być, dobra. To sobie to stawię. Ja będę musiał sobie usiąść. No dobra, to idzie teraz do CP. Uha. Okej. Znowu posterunek. O, teraz powiem coś o Luin przewracania. To co tam widzieliście w bonusie, co mogę w tym CP wygrać. Tak, powiem wam troszeczkę o tym. No tak, lumina przywracania jest do tego, że na przykład jak mamy NPC-tów, tych, którzy z nami są podczas misji, zresztą może tu nie będzie jakiś NPC. O, to są NPC-ci właśnie. Znaczy większość NPC-tów to są bardziej, chodzi mi o tych, którzy taki, wiecie, przychodzi się do CP i nagle się pokazują obok, takie jakby to był wasz partner, nie? I to jest NPC, nie? I patrzcie, macie w misji chronić NPC, że nie może chyba, że nie mogą wszyscy umrzeć na przykład, albo w ogóle ani jeden nie może umrzeć z NPC-ów. W takim przypadku musimy ich chronić i oczywiście nie doprowadzić, żeby umarli, nie? Więc bardzo przydatnym przedmiotem jest ta lunina przywracania, czy jak tam jest, się zwie to, która po prostu działa jak pot. Dodaje im życia, bo kiedy używamy swoich potów, na NPC-tów to w ogóle nie działa. I dopiero gdy będziemy używali tych całych luin, to wtedy to działa jak pot i po prostu ich uzdrawia. Wtedy pokazują się nad nami takie skrzydła. O, fajnie, to jest system, możemy od razu przetestować nowy
nowe piekło. Jest good. Jeszcze jedna obszarówka z tego co pamiętam. I tak, będzie teraz las. Teraz zbieramy do 20, teraz musimy expić do 20. I po 20 na 21 sobie ulepszymy na plus 1 maga. Na plus 1 maga, widzieliście tam co przed tym pokazywałem. Tutaj chodzi o to dokładnie mi. Up. I będę sobie dawał na trzecią chyba pozycję. Czy na czwartą. Tam gdzie jest HP. Bo mag jest sam w sobie red silny. A brakuje mu najbardziej właśnie many i HP. Bo many zżera jak cholera. Za normalny atak, już mówię wam ile to było. 40, tak? No to tak. 40, bo tu mam jeszcze, że koszty many są 10%. 40, czyli o 100% więcej niż normalnie zabiera za tak. Więc mana się mi bardzo przyda, poza tym ona mi się tak szybko czerpie, więc czerpuje. Także muszę zbierać. Teraz nie będę musiał, nie będę mógł wydawać, będę musiał chodzić na tym na BB. O właśnie, opowiem wam teraz fajną historię. Jak zdobyłem 1 KK, a dając tylko jakieś 10. Tak? To jest bardzo fajny sposób, mój ulubiony, który używam już od dawna. I tak właśnie zbieram kasę, tylko że czasem mi się nie udaje, teraz mi się jakoś tak nie udaje. A już wam mówię o co mi chodzi. Chodzi mi o hazard u Teodora. Tak, mój ulubiony sposób. Kupuję sobie w noc bazarze jakieś rzeczy, wiecie, które mają unikalność minus 2, minus 1, albo nawet 0. Tak też mogą być. Kupuję oczywiście z levelem wyższym. Albo nawet no, dla maga, dla woja, obojętnie dla mnie to jest. Oczywiście, gdy mi się fajny jakiś trafi, na przykład dla maga, to tego nie sprzedaję, nie? Tylko sobie zostawiam, na przykład nie, jak 10 odcinków, czy tam 12 temu, gdzie fajne mi się niektóre rzeczy trafiały, legendarne. Teraz już troszeczkę ciężej idzie, bo przyszedł mi też i po prostu aż tak często nie mogę ich kupować. Dlatego. Mogę iść dalej? Nie, myślałem. Dlatego właśnie o. I powiem jak to było. Kupiłem sobie zbroję dla łucznika na 62. Ona była minus 2. Ja poszedłem sobie do. Kupiłem to za jakieś 5K czy nawet 10, nie wiem. I sprzedałem to u Teodora. Znaczy sprzedałem, wziąłem to na hazard, sprzedałem tego. Sprzeda się to później, sprzedałem. No i wziąłem i trafiła mi się, tak myślę, fajnie by było, gdyby była legendarna i tak bum, legendarna, o fajnie, nie? Tak sobie na radości poszedłem do noc bazaru i wiecie, nie miałem zbytnio czasu, żeby tam siedzieć w noc bazarze, bo chciałem sobie poekspić trochę. Nie mam czas tak chęć na ekspienie. No to tak sobie myślę, a poekspi sobie trochę, nie? Ale kurde, dobra, wrzucę to na noc bazar, nie? I tak chciałem dać tam z 2K przynajmniej, nie? Czy nawet coś takiego tam, 1,5K, no nie? Ale bez medalu tych noc bazara, to tam, noc bazaru, co tam jest, ten cały medal. No niestety nie mogę tego zrobić. Nie mogę, bo jest ta. Więc mogłem tylko maksymalnie do 1KK. No i dałem ten 1KK, no co miałem zrobić. No i zeszło 2 godzinki, czy ileś tam, patrzę z powrotem, patrzę, sprzedało się, nie? Cały radości po prostu. To było na innej postaci, nie na tej. Chociaż na tej próbowałem parę razy tak zrobić, ale oczywiście nie wychodzi mi. Ale zawsze powiem wam tak, jak macie powiedzmy jakąś zbroję unikalność minus 2 albo minus 1 nawet, to jak wam jest niepotrzebna, albo nie wiem, jak potrzebujecie dużo na przykład kasy, nie? A cokolwiek, nie? To możecie to sprzedać o wiele drożej niż za unikalność 2 albo 3. Bo ja bym kupił, ja kupuję czasami drożej niż
za unikalność drugą lub trzecią. I mi się trafia piąta. Ha? To jest właśnie, to jest to. Kupujesz tę unikalność minus 2, która jest droższa od unikalności 3. Ale to ci się bardziej opłaca, bo jak to przyrobisz, to zawsze ci jakaś lepsza wyskoczy. Taki miałem przypadek, kiedy miałem te niższe levele. Kupiłem sobie chyba na 26 czy jakieś, na któreś, nie pamiętam już. No i co? No i kupiłem. I za drożej niż za tam za 4 czy za coś. I wyskoczyła mi tam tajemnicza chyba, czy legendarna, nie pamiętam już. Tyle się tych zbroi, łuków, czy tych różdżek przeminęło z wiatrem. Więc to by to spamiętał wszystko. Ojejku, nie ten skill. No do, o, tam jest fajnie. Kurde, gdzie tutaj sobie walnąć tego mojego? Tutaj, ale... O nie, myślałem, żeby mam już tego nowego, już mi się załadował. No dobra. A zapomniałem tego używać kompletnie. To jest bardzo przydatne, bo dodaje dużo do ognia i moje ataki od ognia są bardzo silne wtedy. Okej. Okay. Ile mi czasu zostało jeszcze? No, chyba zdążę, nie? Chyba. Już pokonali? No dobra, jeszcze ten został. Pach. Lecą jak muszki. Także będę tak próbował robić. Wy też tak próbujcie, polecam w ten sposób. Z tymi właśnie. Nawet możecie także nie tylko zbroje, tylko na przykład łuki, kusze, czy noże, czy tam te. No mamy już. Zrzuca skóra. Nie wiem po co mi to. Dobra. Wróg uciekł. Aha, idziemy teraz tam do góry. Chwilę, coś mi się tutaj przypomina. Tędy? Tak, tędy. To było to. Dobra, to zostawiam Toma. Będę pokonywał każdego. Bo tu sobie byłem ekspić, czy ten. Tu akurat zabijałem każdą tą mandrówkę. Nie, ja idę, bo jeszcze mnie... Za dużo mi HP zżerają. Ja tutaj byłem, żeby sobie robić misję... Silny właśnie trawiastą mandrę zabijać. Nie miałem taką misję. Widzieliście, po poprzednim odcinku zresztą jest. A, muszę się tam dostać. A tutaj ile jest potrzebne tego czegoś? 8? 8. O, to jest ta misja. Oh my godness. Jak ja jej nie lubiałem. I dalej jej nie lubię. Słuchajcie, tu trzeba zrobić takie coś po prostu wydobywaniem. Jedno, no, trafił się. Muszę ich łącznie chyba zebrać 16, 32. Jeszcze 8, 16. To tylko 3 razy? Czy 4? Czy są 4 czy 3 przejścia? Nie wiem. A pozbieram na 3. Pozbieram na 3 chyba. Nie wiem, pogadać się trochę z wami. Czy te... Nie będę was zanudzał chyba, wiecie. Jak już zbiorę te... Ile tam ich było? 8.32. To wtedy się do was odezwę i po prostu przejdziemy przez ten całe pole. Właśnie, o, to wam powiem lepiej. Wiecie co róbcie? Właśnie spację będę sobie naciskał, nie będę się męczył. Myszką. Wiecie co róbcie? Zbierzcie sobie tutaj od razu te 32. Bo tam widzicie, o, tam są takie jakieś żeńszenie. One są dosyć dobre. I będziecie musieli je wszystkie pokonać, żeby na przykład to sobie wziąć mały krzak i wiecie, znaczy ten wydobywać dalej, nie? I to one będą się rozpiły, a wy będziecie sobie to dalej tamtego. A tu jest bardzo fajnie, bo tu nikt ci nie bije, oprócz tej mandry, jak tutaj sobie stanę. Ale ja mogę zlikwidować. No, także... No, jak wszystkie zbiorę, to do was wracam, nie? Jezu, zapowiada się...
długie dropienie. O ja. Dopiero teraz zauważyłem, że miałem awarię w Nostail i nie zapisało mi się. Znaczy zauważyłem, że miałem awarię, ale nie zapisało mi się to, jak szedłem przez tą ścieżkę. No, spójrzcie teraz tutaj na mapkę po prawej. Zauważcie, że tutaj przyszedłem tą chyba drogą, gdzieś tutaj. I zużyłem tylko trzy przejścia takie. To są pniaki i przez te pniaki przechodziłem. I tutaj, gdzieś tutaj chyba było, tu jakieś takie TT i one dawały mi expa. Niestety tego nie nagrało mi. Znaczy nagrało, ale plik został uszkodzony i nie może być otwarty. No nie wiem, nie mogę tego otworzyć kompletnie, więc... Opowiadam, co tutaj było, że przechodziłem tędy, tam gdzieś był jakiś punkt, no i przechodziłem przez te pniaki po prostu. No i jak przyszedłem przez ten pniak tutaj, znaczy dostałem jakąś tą expo, dostałem, przyszedłem przez pniak i mam teraz do zrobienia 40 CP. Dobra, coś mi się tutaj chyba zwisiło. Ale tak, czyli to wszystko w tym odcinku. Dzięki wam za oglądanie tego odcinka. Zachęcam także was do komentowania tego odcinka, innych odcinków. Także do dawania łapy w górę temu odcinkowi, innym odcinkom. Także do subskrybowania mojego kanału oraz dawania łapy w górę wszystkim filmom moim, tak. No, także widzimy się w następnym odcinku. Zagrajmy w Nostail 40 levelem. Także pamiętajcie, oglądajcie następny odcinek. Do zobaczenia.